Witam serdecznie Państwa. Dzisiaj porozmawiamy o dobrowolnym ZUS-ie. Co to za koncepcja? W cyklu Dyżurni Ekonomiści Kraju jest ze mną doktorka Janina Petelczyc z Katedry Ubezpieczenia Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Temat dobrowolnego ZUS-u pojawił się od niedawno jako inicjatywa legislacyjna jednej z partii politycznych, ale również jest mocno promowany przez rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw, pana Adama Abramowicza. Zacznijmy od argumentów. Dlaczego ten temat wypłynął? Bo mamy kampanię wyborczą niemal, mamy trudną sytuację przedsiębiorców, ale na czym polega krzywda przedsiębiorców? Skąd ten projekt? Skąd wziął się projekt, trudno mi dokładnie powiedzieć, bo dokładnej historii nie znamy. Natomiast, tak jak mówisz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw zwraca uwagę na to, że składka powiązana jest z przeciętnym wynagrodzeniem kraju, składka osób, które prowadzą działalność. Przez co, jeżeli rośnie przeciętne wynagrodzenie, ono rośnie dosyć szybko, to składka także rośnie, niezależnie od tego, czy dana osoba prowadząca działalność ma większe dochody i zyski, czy też nie. Więc w tym kontekście można powiedzieć, że osoby, które prowadzą działalność, mogą czuć się poszkodowane, bo na przykład, nie wiem, z powodu kryzysu, inflacji mają mniejsze zyski, a muszą płacić większe składki. Więc to się wydaje rzeczywiście dosyć niesprawiedliwe i na tym bazuje rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw, przedstawiając swój projekt, pod którym, o ile wiemy, zbierają już podpisy, bo to ma być projekt obywatelski. No tak, ale skoro dzisiaj składka, tak zwana ryczałtowy ZUS oderwany jest od sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców, to był projekt, ja sam przygotowałem, jednolitej daniny, gdzie składka była uzależniona od dochodu i generalnie wysokość tych składek to była połowa obecnych składek dla pracowników, czyli na przykład jak składka rentowa wynosi 8%, to składka dla przedsiębiorcy rentowa wynosiłaby 4%. No i minimum trzeba było wpłacać 600 zł, tak? I to też się nie podobało, bo to też było za dużo, czyli połowa tego, dzisiaj przedsiębiorcy płacą połowę tego przeważnie co pracownicy, z grubsza, bo tyle wynika z kumulacji uprawnień emerytalnych na kontach indywidualnych osób prowadzących działalność gospodarczą w stosunku do osób na etatach. I to też jest za dużo. Czy to jest problem degresywności tego klina podatkowego dla przedsiębiorców, że mały przedsiębiorcy po prostu na to nie stać? No właśnie, ja myślę, że poruszasz tu bardzo ważny temat, to znaczy to, o czym powiedzieliśmy przed chwilą, że składka jest powiązana z przeciętnym wynagrodzeniem, ale nie powiedzieliśmy od początku, że wszyscy płacą dokładnie taką samą, czyli że jest tak naprawdę degresywna, o czym wspominasz. Czyli jeżeli ktoś prowadzi, to jest ten zawsze przykład mi rzecznika, mały zakład fryzjerski, to płaci dokładnie taką samą składkę, jak przedsiębiorca, który ma setki tysięcy złotych dochodu miesięcznie, czy nawet miesięcznie. Więc to rzeczywiście jest zupełnie niesprawiedliwe. I w tym kontekście, jak przychodzi twój pomysł na jednolitą daninę, to będzie sprzeciw także z powodu tego, że ci, którzy będą mieli wysokie zyski czy dochody, no w zależności od tego, jak będziemy, bo to trzeba też pomyśleć o tym, jak to powiązać. U ciebie chyba z dochodami to było powiązane. Z dochodami. No więc osoby, które będą miały wysokie dochody, nawet jeśli ta składka będzie połowę mniejsza niż w przypadku osoby na etacie, no bo płacisz sam, więc tylko połowę, to i tak to by były dla nich bardzo wysokie koszty. Ja uważam, że ten pomysł na jednolitą daninę był bardzo dobrym pomysłem. No był jakimś rozwiązaniem i wyjściem z tego właśnie pata tak naprawdę, w którym jesteśmy w tej chwili. Bo moim zdaniem rzeczywiście osoby, które mają bardzo niskie dochody, są pokrzywdzone tym systemem, bo muszą płacić naprawdę wysokie relatywnie składki. Natomiast też pamiętam, kiedy opowiadałeś jeszcze, kiedy byłeś głównym ekonomistą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że tych osób, które mogłyby płacić znacznie więcej niż płacą, jest bardzo dużo, a robi to 120 osób, tak? Czyli krótko mówiąc, dzisiaj, to jest drugi argument rzecznika, dzisiaj z dobrowolności płacenia wyższego ZUS-u, tego ponad ten ryczałt, korzysta ponad 100 osób, czyli jakiś promil, a tymczasem rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw, pan Adam Abramowicz, mówi, że według niego to z ZUS-u odeszłoby tylko 25%, czyli 75% nadal by płaciło ten ZUS, mimo tego, że on jest dobrowolny, bo czy to są realistyczne założenia?
Dla mnie to jest też ciekawe, bo mówimy o rzeczniku małych i średnich przedsiębiorstw, a też powiedziałam przed chwilą, jeszcze wracam na chwilę, że jednolita danina byłaby bardziej uderzająca w tych większych, więc tak naprawdę no tak. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw powinien być po stronie jednolitej daniny, bo to by naprawdę pozwoliło tym małym i średnim dokładnie. Jednocześnie mieć, opłacać składkę i mieć ubezpieczenie, ale też nie płacić zbyt wysokiej składki, więc to jest dla mnie pewien problem. No właśnie, czy założenie takie, że to ma być dobrowolny ZUS, to będzie oznaczało, że po prostu przedsiębiorcy są bardziej świadomi na przykład niż pracownicy i sami będą chcieli płacić ZUS, bo są tak świadomi, że warto zostać ZUS-em, bo chodzi o przyszłe emerytury. Myślę, że nie. Zresztą dane są różne, to znaczy jest już trochę badań. My też w Szkole Głównej Handlowej mamy teraz projekt, więc przypuszczam, że w ciągu miesiąca powinniśmy wiedzieć coś więcej na ten temat. Ale te dane, które znam, pokazują, że bardzo wiele osób odejdzie z systemu ubezpieczenia społecznego. Tym bardziej, że mamy w Polsce jednak taki cały dyskurs i mówi się o tym, że w przyszłości ZUS nam nie wypłaci żadnych emerytur i ludzie nie wierzą w ten ZUS, co też jest samospełniającą się przepowiednią. Nie wierzymy w ZUS, więc maksymalnie unikamy płacenia składek, więc w efekcie w systemie zdefiniowanej składki faktycznie w przyszłości mamy niskie emerytury. Więc ja myślę, że to jest duże zagrożenie, ale myślę, że powinniśmy też mówić o wszystkim innym. ZUS to nie są tylko emerytury. ZUS to są też świadczenia, oczywiście osoby prowadzące działalność nie muszą płacić chorobowego i tam nie wszyscy rzeczywiście płacą, ale wypadkowe i rentowe już tak. No więc wyobraźmy sobie, że ktoś ma jakiś wypadek albo na dłużej jest nieaktywny zawodowo, no to także mówimy o takiej ochronie. Albo no, słynne matki, kobiety, które planują ciążę, no to raczej ubezpieczają się chorobowo, żeby mieć to świadczenie. To wszystko jest, ze sobą powiązane, to nie są tylko emerytury. Także myślę, że więcej osób niż wydaje się rzecznikowi, moim zdaniem, może zrezygnować z dobrowolnego ZUS-u, a jednocześnie my nie mamy systemu dobrze rozwiniętego prywatnych ubezpieczeń. Więc ja się trochę obawiam, że to się skończy tym, że będziemy mieli rzesze, bo teraz mamy około 2 milionów osób prowadzących działalność, jeżeli odejmiemy osoby prowadzące działalność rolniczą, że będziemy mieli naprawdę rzesze ludzi bez ubezpieczenia, zabezpieczenia na starość. I nawet jeśli część z nich prowadziło dobrze prosperujące firmy i się zabezpieczyło niezależnie od tego, to super, ale nie wierzę, że wszystkim się uda. No, po to wymyślono systemy ubezpieczeń, żeby właśnie na różne ryzyka odpowiadać, a my nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć, co nam się w życiu zdarzy. No właśnie, czyli ta koncepcja, że jednak mogą o siebie zadbać, no to nie kupią na rynku prywatnym ubezpieczenia wypadkowego na przykład, które jest powiązane z ubezpieczeniami, jest też ubezpieczeniem społecznym. Komu się podwinie noga? Temu przedsiębiorcy, prawda, który na przykład pracuje na budowie. No i mamy kłopot, bo państwo, to jest artykuł 67 Konstytucji, gwarantuje zabezpieczenie, tak, tych wszystkich niezdolności do pracy z powodu, prawda, starości czy wypadków. A tu rzecznik nie proponuje zmiany konstytucji, żeby wyłączyć grupę tych świadomych przedsiębiorców, którzy mówią, my jesteśmy tak świadomi, sami o siebie zadbamy. Mm-hmm. No i też moim zdaniem nie ma dobrych badań, które by pokazywały, że rzeczywiście sami o siebie zadbają. To znaczy mamy mnóstwo badań pokazujących, że w Polsce jest niski stopień oszczędności w ogóle. Poza tym, jeżeli rzeczywiście jest tak, jak przedstawia to rzecznik, że wiele osób samozatrudnionych ma problem z zapłaceniem takiej składki w tej wysokości, którą ma w tej chwili, to naprawdę nie wierzę, że byliby w stanie, nawet gdyby były ubezpieczenia prywatne porównywalne, zapłacić składkę w prywatnej firmie, dlatego że ZUS-owi no byłyby droższe niż w ZUS-ie. Znacznie droższe, o to chodzi. Musi się zgadzać tak. Rachunek aktuarialny prywatnego ubezpieczyciela. W przypadku ZUS-u, no nie oszukujmy się, już dzisiaj widać, że osoby samozatrudnione w większości będą pobierały minimalną emeryturę, bo państwo będzie im dopłacać, czyli tak naprawdę zyskują więcej samozatrudnionych no tak, w tym wypadku. Weźmy na przykład tą składkę chorobową, gdzie rzeczywiście przedsiębiorcy mają dobrowolność, korzystają z tej składki chorobowej, ale tylko dlatego, że rachunek aktuarialny jest im plus dla nich, tak. Czyli budżet bardzo dużo dopłaca,
żeby mieli to swoje ubezpieczenie chorobowe, o którym sami decydują, w tym urlopy macierzyńskie. ZUS walczy z, nazwijmy to, z tak zwanym aspektem, to się nazywało w ZUS-ie brzuszki, tak, czyli 12 miesięcy już teraz kobiety, tak, średnio, kiedyś tak? Było tak, że kobiety w ciąży nawet nie musiały opłacać składki, tylko deklarowały podjęcie działalności gospodarczej i potem oczywiście korzystały z tego dobrodziejstwa właśnie opłacania składki, czyli z urlopów macierzyńskich. Oczywiście jest awantura wokół tych brzuszków, tak nazwijmy to, macierzyńskich, no ale tak naprawdę jest to trudna sprawa, ale to znaczy, że te założenia rzecznika jednak są mało realistyczne z punktu widzenia tego, że przedsiębiorcy wybraliby w dalszym ciągu ZUS, to po pierwsze. Po drugie, że wybraliby inne ubezpieczenia, bo takich nie ma na rynku, byłyby też równie drogie albo na pewno droższe. I po trzecie, pojawia się trzecie argument dotyczący tak zwanego przeskakiwania z umowy o pracę na działalność, czyli tego potencjalnie wypychania przez pracodawców, pracownika, tak, żeby było taniej, żeby składki były niższe, no bo przedsiębiorcy płacą dużo niższe składki. Czy to jest realne zagrożenie? No właśnie, bo myśmy też nie powiedzieli tego na samym początku, że przedsiębiorcy to mają, dla nich, niektórych to jest wysoka składka, ale ona jest znacznie niższa niż osoby na etacie, dlatego że płacą sami za siebie, tak? Osoby na etacie dwa razy niższa, tak. A w naszym ciągu taka straszna awantura, że jest za wysokie. No, dla niektórych na pewno, dlatego mówię, powiązanie składek z dochodem byłoby na pewno lepszym pomysłem, ale też na jaki czas zostaje pytanie, jaki ten minimalny próg powinien być. Natomiast, znaczy minimalna wysokość składek wpłacanych. Natomiast tak, to o czym mówisz jest także niesamowicie ważne, bo już badania europejskie pokazują, że w Polsce mamy najwięcej tak zwanego sztucznego samozatrudnienia. To znaczy wiele osób i w tym główny dyrektor chyba urzecznika małych i średnich przedsiębiorstw napisał artykuł, że w Polsce mamy świetne prawo, które chroni przed wypychaniem na samozatrudnienie. Moim zdaniem to prawo to jest jedno, natomiast to, czy je egzekwujemy, czy mamy kontrolę, miał być ten test przedsiębiorcy, do niczego takiego nie doszło, tego nie ma. A poza tym jest moim zdaniem jeszcze drugi aspekt, o którym też wielu badaczy pisze, że jeden problem to jest wypychanie na samozatrudnienie, czyli przedsiębiorca mówi, możesz dla mnie pracować, ale załóż firmę, bo ja nie chcę ponosić tych kosztów wszystkich związanych z zatrudnianiem ciebie. Ale bardzo duża grupa jest też osób samozatrudnionych, które zakładają te firmy właśnie, żeby optymalizować sobie, bo nie wierzą w ZUS, bo nie chcą płacić tam jakichś podatków. Też pamiętajmy, że na początku, właściwie przez 5 lat, z powodu tych też covidowych zmian, osoby prowadzące działalność i tak płacą jeszcze dużo niższe składki, bo my nie powiedzieliśmy tego, że przez pół roku w ogóle można nie płacić składek żadnych, czyli nie mamy też żadnego ubezpieczenia. Potem przez 2 lata płacimy, czy 2,5, już nie pamiętam, 2. 2,5, tak. Płaci się od podstawą wymiaru jest minimalne wynagrodzenie. Czyli w tym momencie, w 2023 roku, składka całkowita za wszystko wynosi 300 zł. To naprawdę tam 300 z kawałkiem. No tak. To naprawdę jest bardzo niewiele. Mają ten czas na rozruch też. To nie tak, jest tak, tak, że polskie państwo tutaj, no można też dywagować, czy to jest dobre, czy złe, no ale... Czy tak przyzwyczajamy to... rzeczywiście ich tym małym ZUS-em dla działalności gospodarczej, dla małych i młodych firm. One przez blisko 5 lat mogą z tego korzystać i rzecznik mówi, no tak, ale potem przychodzi ten moment, kiedy musisz płacić 4-krotnie wyższe składki, tak jak wszyscy postali w dalszym ciągu, dwukrotnie niższe niż pracownicy i to jest skandal, tak? W związku z tym trzeba wprowadzić dobrowolny ZUS i rozumiem, że rozmontować system tak, żeby skutecznie każdy mógł sobie, przedsiębiorca, sam decydować, na przykład decydując się, że nie ma żadnej ochrony i wtedy wkracza państwo, bo zgodnie z konstytucją państwo jednak musi chronić te ryzyka społeczne, a mówimy o gigantycznej skali, bo mówisz o 2,5 miliona przedsiębiorców, ale zarejestrowanych jest blisko 4 miliony, wliczając tych, którzy prowadzą rolniczą działalność gospodarczą, czyli rolników. Czyli mówimy o gigantycznej skali potencjalnego deficytu w finansach publicznych, czyli w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nie kilka miliardów, jak mówi rzecznik, tylko być może kilkadziesiąt miliardów. Przy czym jest to przejściowe, tak? To znaczy, to jest też zabawne, bo wielu zwolenników dobrowolnego ZUS-u cały czas mówi, jaki to wielki jest deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, po czym proponuje rozwiązanie, które ten deficyt znacznie zmniejszy w najbliższych latach, a problem polega na tym, jak wiemy,
znaczy ja i ty, pewnie część słuchających nas też, że deficyt będzie przez jakiś tam jeszcze 15-20 lat, a potem zacznie się zmniejszać, bo przechodzimy w ten system zdefiniowanej składki. Czyli tak naprawdę to rozwiązanie proponowane przez rzecznika i jego zwolenników pogłębi najgorsze lata deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ja nie wiem jeszcze dokładnie i nikt z nas nie wie, no bo nie wiemy, ilu rzeczywiście prowadzących działalność zrezygnuje z tego ZUS-u, a ile nie, ale naprawdę trafi to w ten czas, kiedy ten deficyt będzie rzeczywiście duży. W perspektywie długoterminowej, teoretycznie dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, to nie będzie problem za tych 30-40 lat, no bo nie płaciliście składek, to my wam nie płacimy teraz emerytur, więc nie mamy tego zobowiązania. Natomiast moim zdaniem państwo będzie musiało to albo z pomocy społecznej. No tak, ale będziemy dopłacać. Więc wszyscy będziemy dopłacać. Ale nawet czy przez FUS, czy tak. Przez budżet. Tak, czy będziemy w jakikolwiek sposób dopłacać, ale jak dopłacamy, bo też kwestia minimalnej emerytury, będziemy dopłacać do tych przedsiębiorców, którzy nie będą mieli wypracowany staż, ale nie będą mieli wypracowanych uprawnień emerytalnych na kontach, to tym dopłacimy z naszych podatków. Czyli wszyscy pracownicy też nastąpi gigantyczna redystrybucja, tak jak między systemami, tak jak między systemem powszechnym, do którego budżet dopłaca 20% do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w ZUS-ie, natomiast do emerytur rolniczych, do KRUS-u dopłaca budżet 95%, tak? Czyli, a rzecznik mówi, no skoro nie podoba wam się dobrowolny ZUS, to zróbmy KRUS. Dodajmy wszystkim przedsiębiorcom KRUS, czyli dopłacajmy do wszystkich przedsiębiorców 95% z budżetu, tak? O to chodzi? Czy w to jakimś jest... sensie, gdybyśmy zrobili taki dobrowolny KRUS, to tak naprawdę wyszłaby nam emerytura obywatelska. Chyba tak bym to podsumowała, bo po prostu wszyscy płacimy małe składki i wszyscy mamy małe świadczenia, bo powiedzmy jeszcze, że w KRUS-ie te świadczenia nie są bardzo wysokie. Więc jeśli pytasz mnie, czy uważam, że to jest dobry pomysł, nie. Nie uważam, że... No tak, ale przede wszystkim z punktu systemowego dochodzi tak. Do tego największego zagrożenia rozmontowania systemu, rozszczelnienia systemu poprzez wypychanie na działalność, czyli całkowitą degenerację już i tak zepsutego rynku pracy, która grozi poważnymi konsekwencjami dla stabilności finansów publicznych. Mm-hmm. System emerytalny stwarza jeszcze większe ryzyko dla finansów publicznych niż obecny, który też jest, można powiedzieć, też w trudnej sytuacji, bo wzrasta presja na te minimalne świadczenia. Więc nie ma tutaj rozwiązania, ale ten rzecznik powołuje się na wzorce zagraniczne. Mm-hmm. Niemcy. Mm-hmm. Jak mówi, w Niemczech to wszystko fantastycznie działa, ten dobrowolny ZUS tam funkcjonuje. Jak to wygląda w Niemczech? No właśnie też byłam bardzo zdziwiona, kiedy rzecznik nieustająco o tym mówił, więc skontaktowałam się z moimi kolegami, bo ja jestem w takiej grupie doradczej Europejskiego Urzędu Nadzoru nad Ubezpieczeniami i Pracowniczymi Planami Emerytalnymi. Tam jest dużo osób z Niemiec i poprosiłam ich, żeby mi powiedzieli, jak to tak naprawdę wygląda. Czy tam nie ma obowiązkowej składki? I się okazało, że bardzo dużo grup osób prowadzących działalność, w zależności od zawodów, musi należeć do publicznego, dodatkowego, innego, specjalnego dla samozatrudnionych systemu. To są lekarze, farmaceuci, architekci, jest bardzo dużo grup tych zawodowych. Są jeszcze inne wymyślone dla poszczególnych grup zawodowych systemy. I jest jeszcze, więc zostaje taka część tych prowadzących działalność, która rzeczywiście nie ma tego obowiązku, ale to nie są wszyscy przede wszystkim, musimy od tego zacząć, ale oni z kolei w bardzo dużej części przynależą do prywatnego systemu zabezpieczenia emerytalnego, on się nazywa HUHUP, to jest taki niemiecki system dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego. Czy HUHUP? HUHUP Rente. I tak wymawia. I po prostu chodzi tutaj o to, że oni rzeczywiście w większości płacą te składki na dobrowolny dodatkowy system i będą mieli w przyszłości emerytury, które są wypłacane do końca życia. Bo kiedy ja mówię, że w Polsce nie ma takich systemów, no bo jest IK, jest X, po pierwsze są limity wpłat, które ograniczają też przyszłą emeryturę, a po drugie tam nie ma dożywotnich annuitetów. To mi się wydaje niezwykle ważne. Żyjemy naprawdę coraz dłużej, to w ostatnich latach to się zmieniło, bo COVID, problemy z usługami zdrowotnymi, ale jednak istnieje duże prawdopodobieństwo, że będziemy żyli dłużej, niż będzie wypłacana nam ta dodatkowa emerytura z dodatkowego filaru. Nawet nie wiem, czy możemy to nazwać emeryturą. Tak i tam naprawdę. Jest dobrowolny filar, który jest limitowany czasowo. Słynny PPK wprowadzony przez rząd, gdzieś, który się kończy wtedy, kiedy akurat emerytor w wieku 75 lat, tak, albo 75 mężczyzna, potrzebuje najwięcej pieniędzy, bo największe ma wydatki i tu się kończy PPK i dziękujemy bardzo. Tak. Więc w Niemczech nie ma takiego limitu, więc mają wypłacone te emerytury do końca życia. Nie jest tak. Jest
nie jest tak, że rzeczywiście samozatrudnieni w Niemczech absolutnie nie należą do systemu, bo część musi, a część, która nie musi, w dużej wierze należy do tego dodatkowego, co nie oznacza, że nie ma problemu tak zwanych bieda emerytur, tak, tych samozatrudnionych Niemców. Jest tam kilka milionów, chyba 2 miliony, ile pamiętam z tego, co czytałam, osób, które nie mają ubezpieczenia i w każdej kampanii wyborczej, tak jak śledziłam sobie prasę niemiecką, ten temat wraca i się powtarza, że to rozwiązanie nie jest dobre. Dodajmy jeszcze, że w Unii Europejskiej to jest jedyny kraj, w którym osoby samozatrudnione w całości nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu. Mówię w całości, bo jak pokazałam, jest wiele grup, które muszą, mimo że są samozatrudnione. Więc powoływanie się akurat na Niemcy nie wydaje mi się jakoś dobrym pomysłem, zwłaszcza, że sam ten przykład niemiecki nie potwierdza tego, o czym mówi pan rzecznik, więc nie wiem do końca, dlaczego miałoby to akurat tak działać. Ja rozmawiałam z profesorem Szumliczem z mojej katedry, takim guru ubezpieczenia społecznego i też właśnie mówiliśmy o tym, że to rozwiązanie może być wprowadzone wtedy, kiedy mamy alternatywę, która daje rzeczywiście porównywalne świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i obowiązek przynależenia do tego prywatnego systemu. I wtedy państwo nie przejmuje odpowiedzialności za osoby, które wyobrażają sobie, że zgromadzą jakiś tam majątek na starość. Wszystkim tego życzę, ale wiemy, że w życiu bywa różnie i nie każdemu się udaje plan osiągnąć. Czy podsumujmy, są po pierwsze bardzo niskie składki dla małych i młodych przedsiębiorstw, przynajmniej przez te 5 lat, ale generalnie przedsiębiorcy płacą co najmniej dwukrotnie niższe składki niż pracownicy, to po pierwsze. Może ich tak nie odczuwają pracownicy, bo płaci za nich firma. Płacimy pół na firma. Pół, można pół powiedzieć. Pół na pół, tak. Płaci firma, prawda, tego nie widać. Mhm. A przedsiębiorca sam musi przelać i to jest bardzo, bardzo przykre. Po drugie, jest ryzyko rozszczelnienia systemu. Te dane są mało wiarygodne i założenia, te, które przyjmuje rzecznik. W Niemczech wygląda to zupełnie inaczej i to nie jest dobry przykład. I nie ma alternatywnych form ubezpieczeń. Więc nie wierzę w to, co mówią pracownicy i zwolennicy tego projektu, że rynek sam się wykształci. To znaczy, zrobi to dla najbogatszych, których będzie stać na płacenie. I nie ma zwolnienia, nie ma zmian w konstytucji, żeby osoby prowadzące działalność gospodarczą nagle były wyłączone z ochrony, dlatego, bo na przykład podpiszą takie oświadczenie, że oni są świadomymi przedsiębiorcami, którzy sami się wyłączają z ochrony ryzyka, którą gwarantuje konstytucja. Więc to wszystko są takie założenia, które zastanawiam się, czy to w ogóle, nie mamy, jak powiedziałem, czas kampanii, a pan rzecznik jeszcze dodatkowo tutaj zacytuję, według DGP powiedział, część lewicowych środowisk go nie znosi, tego dobrowolnego ZUS-u, bo chcą oni urządzić państwo tak, by wszyscy pracowali w wielkich korporacjach. Ale jaki problem jest z wielkimi korporacjami? Tam, gdzie jest mały udział przedsiębiorców, tych najmniejszych, to tam innowacje się najlepiej rozwijają. Właśnie tam, w Polsce mamy dużo przedsiębiorców, ale mało przedsiębiorczości z punktu widzenia innowacji. Tak, tak. Nic złego w wielkich korporacjach nie ma. To też jest część społecznej gospodarki rynkowej. Niektórzy mówią, że właśnie wręcz odwrotnie. Tu jest wsparcie dla takich rachitycznych przedsiębiorstw, tak, które nie stać na te minimalne składki, tak, nazwijmy to minimalne składki, i że to jest socjalizm dla przedsiębiorców, a kapitalizm dla pracownika. Tak. Czy to może w drugą stronę jest, że to jest takie populistyczne, populistyczny pomysł na ten dobrowolny ZUS, niekoniecznie związany z jakąś orientacją lewicową czy prawicową. Właśnie tak mi się wydaje, że tutaj włączenie tego lewicowi, prawicowi jest zupełnie bez sensu. Już nie mówiąc o tym, że nie wiem, czy lewica rzeczywiście chce, żeby wszyscy pracowali w globalnych korporacjach, bo to też jest pytanie, jakich korporacjach. Ja myślę przede wszystkim, że pan rzecznik jest politykiem i ma swoich, i ten pomysł pewnie ma wielu zwolenników ze względu na to, że jesteśmy w roku wyborczym, o czym wspominasz. Wydaje mi się, że dobrze to podsumowałeś, socjalizm dla przedsiębiorców, kapitalizm dla pracowników, trochę tak to wygląda. Mam nadzieję, że tak jest, że to jest rok wyborczy i pojawiają się te propozycje, bo to, o czym mówiliśmy od początku, ten system nie działa dobrze. Osoby
prowadzące działalność są niezadowolone, wielu ludzi nie wierzy w swoje emerytury, część płaci bardzo wysoką relatywnie składkę, część, która powinna płacić dużo wyższą, w ogóle płaci śmiesznie niskie pieniądze, tak naprawdę, jeżeli porównamy to. I coś z tym trzeba zrobić. No to, co mówisz też kilka lat temu, ten twój pomysł, czy wiele osób mówi o... Tak, czy jednolita danina, czy jakikolwiek czy, sposób, tak, jeżeli nie chcemy rewolucjonizować, bo wiadomo, że to też nie jest łatwe, powiązania z dochodem składki jest jakimś pomysłem, na jakimś rozwiązaniem, przy minimalnie określonej składce, tak, żeby to nie było... I takie systemy są w Czechach, na Słowacji, tak, to no jak właśnie ja pracowałem nad jednolitą daniną, to wziąłem wzorce najlepsze z całego świata i powiedziałem, to jest jedna z opcji, tak? Bo jak gdyby redukuje tak naprawdę ten ciężar tych płacenia tych składek dla tych najmniejszych przedsiębiorców, ale jednocześnie no, jest to sprawiedliwszy system, proporcjonalny do wkładu, tak, do dochodu w tym wypadku, a nie do przychodu, tak jak pracownicy. I to by uporządkowało system. No ale cóż, mamy sytuację roku wyborczego. Właśnie, no, w tym kontekście, o którym mówisz, że ta nasza przedsiębiorczość nie jest tak bardzo innowacyjna. Kilka dni temu pojawiła się ta mapa, ilu jest osób samozatrudnionych procentowo wśród wszystkich pracujących w krajach Europy i okazuje się, że najwięcej jest w Polsce, Włoszech i Grecji. No i to też o czymś świadczy, tak? My jednak mamy więcej takiej przedsiębiorczości, która, co też inne dane, o których mówiłam wcześniej, polega głównie na uciekaniu od zobowiązań płacenia wyższych składek i podatków, a nie rzeczywistej innowacyjności i rozwoju. Myślę, że tą drogą nie osiągniemy tego. To, że pani, która prowadzi zakład fryzjerski, to jest ten przykład rzecznika, nie będzie w ogóle płacić ZUS-u, naprawdę nie rozwinie naszej gospodarki. Lepiej by było, gdyby ta pani płaciła ZUS powiązany z dochodem i miała ubezpieczenia w razie różnych ryzyk, bo jak już powiedzieliśmy, nie tylko starości. Także ja to bym tak podsumowała. Trzeba nad tym pracować, ale to, co proponuje rzecznik, jest wylewaniem dziecka z kąpielą. Bardzo dziękuję, to było fantastycznie, bardzo, bardzo ciekawe spotkanie, bardzo ciekawa rozmowa. Z nami był gościem moim była pani doktorka Janina Petelczyc z Szkoły Głównej Handlowej. Warto pracować, warto rozmawiać, ale nie dajmy się zwieść pewnym populistycznym hasłom. Dziękuję bardzo, bardzo państwu za uwagę.